Spotykamy się o 7 i startujemy z miejsca, w którym ja akurat mieszkam. W tym momencie w okolicy Warszawy mamy około 60 obiektów, które obsługujemy. Wykonujemy najprostsze obiekty typu domy jednorodzinne, jak i bardzo zaawansowane technologicznie. To ja zaczynam odizolowywać te gniazdka. Gdzie są? Tu. A tu jest cała paka agera. Moje życie elektryka. Zaczęło się przed szkołą elektryczną. W wieku 15 lat rozpocząłem pracę z moim tatą. W miarę możliwości uczenia się i rozwijania w wieku około 25 lat zacząłem indywidualnie sam pracować. Jeżeli chodzi o moich podopiecznych, jest to już kilku chłopców, mężczyzn, którzy kończąc praktyki u mnie po pewnym czasie założyli firmy i jak najbardziej im kibicuję, żeby im wyszło w życiu. A nie czuję tego jako konkurencji. Pracy dla elektryka wystarczy dla wszystkich. Jeżeli chodzi o reklamę, nie potrzebujemy wszystkich klientów, zdobywamy poprzez tak zwaną pocztę pantoflową. Czyli polecają nas kolejni. A, że tu mamy do skończenia. No dobra, jasne, oczywiście, że tak. Czy relacje są bardzo ważne dla naszej pracy? Tak, oczywiście. No, im lepsze relacje, tym wygodniej nam się pracuje na danym obiekcie. Niejednokrotnie stało się tak, że nasi klienci zostali naszymi przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o narzędzia, korzystamy z najlepszych możliwych na rynku i to się po prostu zwraca w rękach, w czynnościach. Wyłączamy napięcie, żeby było bezpiecznie zawsze. Jeżeli chodzi o produkty, z których najwięcej korzystamy, jest to cała linia produktów firmy Hager. Spotkałem się z nimi wiele lat temu. Spróbowałem, instalowałem. Poprzez całą ścieżkę mojej kariery, uwierzcie mi, bardzo dużo było tego innego sprzętu. I za każdym razem wracałem do Hagera czy też Berkera. Jest dla instalatora najbardziej przyjazny. O, dzień dobry. Siema, wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o relacje z Hagerem, to tu takim kolegą, przyjacielem z tej firmy jest Paweł. Jeżeli jest jakiekolwiek zapotrzebowanie, czego nie możemy zdobyć, no zawsze wychodzi z pomocną ręką. Wtedy, kiedy wracam do domu późno wieczorem i widzę w domach światło, w których my je instalowaliśmy, no to daje poczucie swobody i radości, że ktoś z tego korzysta i od tego jesteśmy, żeby dawać ludziom światło.